Też. Na pewno? No. Zaraz zobaczymy. O, nasz znajomy pokoik. No. No, no, no. Zamykamy drzwi. No to co, Michasia, zrób room tour. No to się rozbiorę, okej? Okay? Dobrze, rozbierzmy się i pokażesz pokój. Ale chwila, muszę wziąć małą kamerkę. No właśnie. Ale gdzie ona jest? Poczekaj, chyba mam w torebce, zaraz ci dam. O, proszę, jest. Proszę. Dzięki. To teraz możesz nagrywać. Tylko muszę ją załączyć. Okej, okay, teraz zabieram widzów, no i idę robić room tour. Dobrze, a ja się tutaj troszeczkę rozpakuję. O, no i teraz tutaj mamy prysznic. Wolałabym wannę. O, a tutaj jakieś trzy płyny. Szampon, odżywka i mydło do rąk. O, tutaj mamy kibelek. O, tutaj jest koszarka, będę ją mogła suszyć włosy. To teraz idziemy dalej. Tutaj mamy szafę. I dalej tutaj mamy łóżko. I marzenka. Tak, marzenka. Łóżko duże. O, już próbujesz? Zobacz, miękkie, jakie fajne. No, sprawdzam, uwaga. Uuu! Faktycznie mięciutkie, ale twoje. Może sprawdzimy. Mam twojego pluszaka. Zobacz, jak ci pasuje na poduszki. No. O, chyba mu wygodnie tutaj. Twoje łóżko też jest duże. No. Spróbuj. O, chyba będzie dzisiaj odlotowo po tej podróży, nie? No, o, to jest biureczko. O, jakie miękkie. A to jeszcze jest lampka. I lustro. Mamo, a to są informacje, jak się podłączyć do Wi-Fi. O, to świetnie, będziemy mogły podłączyć się do tego Wi-Fi. Jakie wielkie lustro. Dobra, to teraz idziemy dalej. No bo to jest chyba nie wszystko w tym pokoju, prawda? Jeszcze tutaj mamy taki telewizorek. No i tutaj mamy taką półeczkę. O, i trzy wody. Mamo, a gdzie jest tata? No w recepcji jeszcze, zaraz przyjdzie, bo tam musi dopełnić papiery. To jest czajnik do robienia herbatki. Mamo, zaparzyć ci herbatkę? No wiesz co, chyba bym się napiła, to poproszę. Jedna czarna herbatka. Okej, to już się robi. No to czekam. No i Michasiu, jak ci się podoba pokój? Bardzo fajny. A wiesz, ja myślę, że powinnaś jeszcze pokazać widok za oknem. No, to zaraz wam pokażę widok nocą, a teraz idę zrobić herbatkę. Ale nalej więcej wody, bo tata też się chyba napije. Dobra. O, już jest. A wiecie, że to jest rutyna, kiedy jestem w hotelu? No taka hotelowa rutyna. Michasia, daj tutaj kubki, będzie nam łatwiej zaparzyć herbatkę. Okej. No już się grzeje. To przygotujmy kubeczki. Okej. Proszę, powkładaj woreczki. Mamo, słyszysz, jaki ten czajnik jest bardzo głośny? No rzeczywiście, mam nadzieję, że nie jest zepsuty. Ale widocznie tak musi być. No i ostatnie. No i tutaj to sobie wyrzucimy. Chcesz cukru czy bez? Nie wiem. A ty chcesz? Tak, daj jeden cukier. To każdemu wsyp po jednej saszetce. Okej. Okay. Michasia, jak zalejemy herbatę, to musimy się do końca rozpakować, bo już jest późno. No dobra, jeszcze minuta. Ja zaleję herbatkę, a ty już się przygotuj do rozpakowania. Gdzie ty tu weszłaś? Uważaj, żebyś nie spadła. Zjedz łóżka, nie skaczemy po łóżku. Dobra, zalewam. Wow, no gorąca woda, trzeba uważać. Gdzie jest ten Marek? Co on tak tam długo robi? Może do sklepu gdzieś poszedł? Brakło wody, muszę jeszcze dogotować. Zobacz, jeden kubek nie zalany. Na całe szczęście to dla Marka to poczeka. Szkoda, że ja w tym łóżku nie mogę spać. A ty możesz sobie pośpić. Nie, nie, kochana, ty śpisz na swoim łóżku. No okej. No i okej. No to teraz jeszcze się rozpakujemy, herbatkę dokończymy. Okej. Bo będzie za mocna herbatka. Jak rutyna, to rutyna. To czas na okien. Nie, jeszcze nie. To może pokaż, co jest za oknem. No okej, świetny pomysł. No, widok jest dosyć, bo jesteśmy bardzo wysoko. Na 16, a 17 jest najmniej.
Widok jest naprawdę niezły, bo jesteśmy na 16 piętrze. Ale kamerkę muszę wziąć. No właśnie, zobacz, tu ją zostawiłaś. To pokaż, a ja zrobię jeszcze trzecią herbatę. Mamo, zgaś światło, będzie lepiej widać. Dobrze, zaraz. No i jeszcze to zgasimy. No, też idę zobaczyć. Jestem ciekawa, jak to wygląda. Wow! To ja zgaszę wszystkie, nawet w łazience. Będzie super widok. Ale będzie efekt. Uwaga, gaszę! Wow! No albo na przykład tamten. Wow. Ale zobacz, jak fajnie wyglądają samochody, jak takie malutkie autka z zabawki. No a tam ci ludzie to jak jakieś mróweczki. Mróweczki chodzą. Ale by było fajnie, jakbyśmy miały w domu taki widok, nie Michaćka? No. Dobra mamo, to ja już oświecę światło. Dobra, koniec oglądania. Ale super. No, było super. Szkoda, że nie można mieć. Zasłonimy teraz okno. No. Ja oświecę resztę świateł, bo jednak okay. Trochę ciemno. Szkoda, że taki nie ma. Jeszcze nie widział tego super widoku. Zaraz przyjdzie, to mu pokażesz. Słuchajcie, to się teraz rozpakuje, no i ciąg dalszy! Jak relaks, tylko bajki. Myślacie się, skąd taka nazwa filmiku? Jestem na premierze bajki, a jakiej, to się wkrótce dowiecie. Oczywiście na moim kanale. No i jeszcze jedno, dlaczego nie chodzę do szkoły? Bo jest strajk i mam wolne. A jak macie wolne, to dajcie łapki w górę. Michasia, ale chyba już czas przygotować się do spania, co? Powoli mogłabyś już iść się okąpać, piżamy przebrać. Potem jeszcze chwilę możesz sobie odpocząć, ale już będziesz przygotowana. No dobra. Myślę, że to jest świetny pomysł. To widzimy się na chwilę, pa! Mamo, jeszcze mi tylko zostały zęby, no i sobie przygotować łóżko. Dobra! Idę zrobić łóżko. Dobrze. Ciekawe, czy mi się na tym będzie wygodnie spało. No myślę, że dobrze. Wygląda wygodnie. Na wygodne. Mamo, o której to jest to premiera? O 13, ale musimy być troszkę wcześniej. O, to się chyba nie wyśpię. Wyśpisz się, wyśpisz. O, już ci się ziewa. Ale mi się ogólnie to nie chce spać. Michasia, to jeszcze tak pół godziny max. Zęby umyte? No nie, przecież ci mówiłam. To pamiętaj, że jeszcze umyć zęby. No i koniecznie nastaw sobie budzik. Dobranoc. No chyba sobie żartujesz. Ha, 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 a kiedy ty idziesz spać? No ja pójdę spać, jak się troszeczkę ogarnę. A w ogóle to gdzie jest tablet? Chyba już w szafce, przecież wypakowywałaś to. To sprawdzę. O, jest! No ale nie za długo, Michasia. Och, jeszcze muszę się schylić. Napiszcie w zakładce społecznościowej, co najbardziej lubicie robić w hotelu. Bo ja uwielbiam grać w gry. To jest jedna z moich ulubionych gier. Peppy Super Stories. Michasia, chodź już umyć zęby, trzeba spać. Okej. Znowu ta ostra pasta. I tak szybko mija dzień przyjazdu. No już nie narzekaj. Mamo, złożyłam światło, wiesz? Bardzo dobrze. To już idziesz się położyć? Mhm. Dobrze, nastawiłaś budzik? O, nie zapomniałam.
No to nasza budzik, bo musimy wstać wcześniej. No to mama tylko idę po telefon. Mama, na którym zrobić zegarek? No myślę, że gdzieś na 8:30 musisz. No dobra. No wiesz, trzeba się ubrać, umyć, ubrać, zjeść śniadanie. No i musimy jeszcze dojść do kina. To mam jeszcze chwilę popatrzę. Dobrze, ale nie za długo. Słuchajcie, to już kończę ten odcinek. No to dajcie łapki w górę. No to pa, pa, do następnego.